W dzisiejszym odcinku kultury poświęconej omawiamy nową, kinową wersję Akademii Pana Kleksa, zestawiając dzieło Macieja Wolskiego z oryginalną produkcją sprzed 40 lat. Przygody Atasia, czy raczej Ady niezgódki, są dla nas pretekstem, aby podyskutować o baśniach jako takich. O ich niezbywalnej wartości, także dla dorosłych, oraz o tym, czy baśnie i ich czytanie jest niezbędne dla zbawienia. Zanim jednak przejdziemy do tych naszych baśniowych dywagacji to chcielibyśmy najpierw podziękować wszystkim naszym mecenasom i patronom. Jeśli pragniecie dołączyć do tego jakże zacnego grona, to kliknijcie w link do serwisu Patronite, który znajdziecie w opisie odcinka. Ja nazywam się Piotr Kaszczyszyn i wraz z Bartoszem Brzyskim i Konstantem Pilawą serdecznie zapraszamy Was do wysłuchania audycji Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie. Czasy, które chcą, ale nie potrafią zapomnieć o boku. Drodzy słuchacze, drogie widzki, Teoretycznie byliśmy na seansie najnowszego pana Kleksa, najnowszej Akademii pana Kleksa w Rysterii Macieja Kawulskiego. W praktyce wydaje się, że tak do końca wciąż nie wiemy, co tak naprawdę obejrzeliśmy, ale żeby nie było, twórcy filmu ostrzegali nas, że ich dzieło nie będzie ani adaptacją, ani nie będzie ekranizacją, będzie filmem na motywach. I trzeba im przyznać, że tę zapowiedź zrealizowali z wielką pieczołowitością bo faktycznie był to film mocno na motywach. Tak naprawdę odnosiłem wrażenie, że obejrzeliśmy jeden wielki, przebodźcowujący w dużej mierze teledysk, gdzie różne motywy i różne nawiązania z innych dzieł kultury zostały wrzucone. No dostajemy w konsekwencji dosyć duży, bym powiedział, miszmasz. No i całość, kurcze jest dosyć specyficzna, drodzy widzowie bo cała Akademia Pana Kleksa tytułowa przypomina raczej Szkołę Magii i Czarodziejstwa Hogwart. Pan Kleks jest trochę takim, powiedziałbym, zbzikowanym Albusem Dumbledorem. Główny, główna bohaterka, czyli Ada Gutka przypomina Harry'ego Pottera, tylko że bez, bez błyskawicy na czole. Jest nawet specyficzna postać, można by powiedzieć, jakiegoś takiego niebinarnego Draco Malfoya. coś coś takiego. No, i prawdziwy creme de la creme tego filmu, czyli postać Szpakawel księcia Mateusza. No, i to jest postać dosyć dziwna, bo została zasadniczo zredukowana do człowieka, człowieka ptaka, który głównie śmieje się z no, defekacji. I to było wręcz jakby kuriozalne. I tą kurzo, kuriozalnością chciałbym tutaj zakończyć i oddać Wam głos, nawiązując do Podlaskiego Muzycznego. Klasyka. Jak do tego doszło, nie wiem. Może Wy panowie tutaj coś nam podpowiecie, zarówno mi, jak i widzom i mi słuchaczom, jakieś tropy, co tutaj się wyda, wydarzyło, co się od Janie, panie, Janie Pawliło e, na ekranach e, kinowych. Tolkiem w o Obaśni powiedział, że baśni. No, zaczynamy pozwalają, z rury, widzę. Pozwalają nam wyzdrowieć, a ja się czułem strasznie chory po, po obejrzeniu tego. Po obejrzeniu tego filmu. Natomiast od tego chciałem zacząć. To znaczy, dlaczego Tolkien pisze o tym, że my mamy wyzdrowieć patrząc na, na film? Po to, żeby zobaczyć kontury świata, które mają nas przekonać. Tak? Ten świat miał być wewnętrznie spójny, żebyśmy uwierzyli w to, jak on jest przedstawiony, żebyś, żebyśmy chcieli w takim świecie żyć. Ja, w takim świecie, jaki został przedstawiony w Akademii pana Kleksa, nie chciałbym żyć. To jest. To jest coś, co można byłoby porównać do jakiegoś narkotycznego tripa, a nie opowieści, która ma pewną, pewien początek, pewne rozwinięcie i zakończenie. Ja nie oczekiwałem adaptacji Akademii Pana Kleksa, nie oczekiwałem, że to będzie film mocno nawiązujący do pierwowzoru, tego, który został nakręcony 40 lat temu. Ja oczekiwałem tego, o czym. Trąbiono wszem i wobec, przed tym filmem, to znaczy, żeby to była całkiem nowa bajka. Ale, żeby to była całkiem nowa bajka, to jeszcze bajka musi mieć swój scenariusz i musi mieć jakiś taki narracyjny grawitas. Tu w ogóle żadnej narracji, moim zdaniem, nie ma. I to jest główny problem tego filmu. Zrobiłeś wstęp, i dla tych, którzy nie widzieli, mogą nasi widzowie, słuchacze teraz być w takim. O to przekonaniu, że to jest jakaś kopia Harry'ego Pottera, no to jest jedne, jeden z, jedno z nawiązań, które jest użyte przez twórców tego filmu, ale, ale nie jedyne. I to te nawiązania do wielu innych baśni, czy bajek, czy również różnych opowieści jakoś mi nie przeszkadzały, bo taki jest zarówno ten film, który został nakręcony 40 lat temu, jak i książka na Brzechwy, to jest, to jest Baśni w Baśni, więc same nawiązania nie są tutaj problemem. Problemem jest to, że tutaj nie ma żadnej historii. Poznajemy Adę Niezgódkę, która nie wnosi do tej historii zupełnie niczego. I wydaje mi się, że, że to jest największy problem, że trochę wiecie, czułem się identycznie jak po zobaczeniu Matrixa z martwych wstania. W takim sensie, że idziemy na znaną markę, bo. Ludzie chcieli nas naciągnąć na hajs, żebyśmy te 30 zł wydali w kinie. Po czym dostajemy brand, dostajemy pewną estetykę, dostajemy pewne, pewne elementy opowieści, ale tak naprawdę to jest jedna wielka surowka, złożona z zbyt wielu składników, i to jest największy, największy problem. Tak? To Znaczy, dostaliśmy opakowanie i prezent, bardzo dobry marketingowy. No i w tym prezencie jedyne, co było, to te to żarty o kupie, nie? I, I jakby to jest największy problem tego, yy, co musiałem zobaczyć dzisiaj z wami w kinie. Mm, tak. 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 Bartku, czy ty obejrza, obe, zobaczyłeś tam jakąś opowieść, choćby inicjacyjną, jak w oryginale? Czy jednak była po prostu feria barw, wrażeń, scen, obrazy? Wiecie, ja mam problem, dlatego że często mam... Jest to dla mnie wyzwanie, żeby wątki, które pojawiają się w, moim, w mojej głowie, jakoś uporządkować, a w momencie, w którym idę na film, który składa się z jakiejś plątaniny różnych wpływów, stylów, jest to jakiś konglomerat dziwny i sklejka, no to właściwie nie wiem, w co ręce włożyć. I próbuję jakoś wyciągnąć te, te wątki. Mam wrażenie trochę jakby ten film Kubrika, w którym bohater miał teraz bohater miał te rozszerzane oczy i oglądał filmy. Częsty motyw jak się pierze komuś mózgi, nie? że jest zmuszany do oglądania losowych obrazów. I e, słuchania losowych dźwięków, i w ten sposób dąży się go do jakiegoś, e, właśnie, pomieszania zmysłów. I trochę tak miałem. No to przepraszam, to czułeś się jak bohater mechanicznej pomarańczy. Tak, dokładnie, brakowało mi tytułu. Mechaniczne pomarańcze, oczywiście. Czułem się właśnie jak taki e, bohater, e, jakiś ofiara przemocy, trochę. Ja wiem, że dużo bajek i filmów dzisiaj jest e, właśnie na takim speedzie, e, bardzo telewdyskowym i że mnie już to męczy ale nadal jestem tym zaskoczony. Jak wyszedłem z kina, to wam powiedziałem, że dla mnie takim symbolem tego jest jedna z pierwszych scen, kiedy ta Ada Niezgódka otwiera okno pana ptaka, dla pana ptaka i tam odbywa się rozmowa, ona wybiega z domu, ptak za nią biegnie, ona dalej biegnie, po czym jest następna scena, że ona dobiegła do domu, z którego wyszła i zastanawiałem się, po co biegła i mam wrażenie, że cały film jest taki, to znaczy że, że oni robią rzeczy, ale nie wiesz dlaczego i po co. Oczywiście nie jest tak do końca, że to jest w ogóle, nie ma fabuły i wiadomo, że trochę prze, y, przerysowujemy. Y, natomiast y, y, jeżeli film trwa tam, nie wiem, dwie godziny czy półtorej godziny, nie, nie wiem do końca. Straciłeś poczucie właśnie. czasu aż w tej Straciłem poczucie czasu, ale podejrzewam, że gdzieś koło dwóch godzin nam to e, zajęło. No to mam wrażenie, że ta historia była do opowiedzenia trochę w 10 minut, bo przez 40 minut, jak poznajemy ten polski Hogwart, e, jakim jest akademia pa e, pana Kleksa, no to pan Kleks e, mówi 8 randomowych zdań, które nie mają sensu i dopiero gdzieś koło 40 minuty patrzyłem na zegarek, zaczyna cokolwiek mówić, co ma znamiona sensu i opowiedzenia, czym jest to miejsce, do którego Ada zgódka i dzieci trafiły. I na koniec, na koniec tego, tego pierwszego wrażenia ja mam jedną generalną uwagę, bo mi się kojarzył, kojarzyła Akademia Pana Kleksa jako film przeznaczony dla dzieci w wieku tam 10, 11, 12 lat. A mam wrażenie, że otrzymaliśmy jakieś dziwne połączenie filmu właśnie do tej kategorii, która jest właśnie taka baśniowa, niewinna. Trochę z. Fragmentami już bardziej przeznaczonymi dla nie 16-17-letnich osób, i trochę w klimacie zmierzchu. I ten, bo ten wątek na końcu pięknej i bestii, takiej zmierzchowej, gdzie ona tam negocjuje z tym królem, czy tam księciem wilków, no on był już taki bardzo późny Harry Potter, niewczesny pod tytułem Kamień Filozoficzny, tylko bardziej pod znaku Biegamy po lesie Ron, podobasz mi się. Wiecie o co chodzi, że są takie jakieś połączenie dwóch kategorii wiekowych i to, i to przesiąkanie właśnie jakoś takim, takim bardziej już adolescencyjnym światem pomieszało mi trochę w ogóle porządki, w jakim kluczu ja powinienem ten obraz odbierać. Dobra, to łapiąc się najpierw tego, co powiedziałeś na końcu, to wydaje mi się akurat, że rozwiązanie tej zagadki jest bardzo proste. To znaczy, to jest film zarówno dla rodziców, jak i dla dzieciaków. To znaczy, łapiemy po prostu, wiecie, nostalgicznie tych, którzy w wieku 10 lat obejrzeli tę pierwszą, oryginalną wersję z Piotrem Frączewskim, zresztą w tym nowym filmie też się pojawia tylko jako nowa postać. Jest też dla dzieciaków, więc te dzieciaki, Dostają to właśnie taką teledyskową ferię barw. Natomiast dla, dla ich rodziców rozumiem, przeznaczone są te wszystkie porozrzucane po całym seansie bezpośrednie nawiązania do scen z oryginalnego filmu. I to, to, to jest jakaś tam jedna rzecz. I druga rzecz, która tutaj przyszła mi do głowy, jak wspomniałeś już o tym, Bartek, to znaczy, że jednak pod kątem formalnym ostatecznie mnie jednak ta forma pod kątem formalnym forma, nie zaskoczyła o tyle, że no to ma być rozumiem jakaś taka wersja uwspółcześnionej baśni podana zarówno właśnie pod kątem takim technicznym, rzemieślniczym no właśnie jako teledysk a po drugie, że ma być to wersja uwspółcześniona w tym sensie tutaj wrzucam kolejny wątek który mi się najbardziej, może nie najbardziej jednym z których mi się rzucił w oczy najmocniej, czyli sama postać pana Kleksa bo jednak w oryginale, jak mieliśmy Adama Niezgódkę, a nie Adę, żeby nie było konserwatywny podcast, nie mamy z tym żadnego problemu. Przynajmniej ja, że została zmieniona płeć głównego bohatera, bohaterki. Wszystko jest spoko, nie będziemy się czepiać w stylu bardziej, powiedzmy, frontowym tego, tak się przynajmniej wydaje, fronta.pl. Natomiast to, co zostało zrobione z postacią pana Kleksa, to jest jednak już coś dziwnego. To znaczy w oryginale jednak mieliśmy, pewną baśń czy opowieść inicjacyjną gdzie główny bohater stopniowo nabierał pewności siebie przeżywał wielką przygodę i się przemieniał i towarzyszył mu mentor, postać wychowawcy czyli pana Kleksa, natomiast w tym nowym filmie, jak mówiłem na początku to jest jakiś zbzikowany zdegradowany albo z Dumbledore który nikogo nie prowadzi mówi jakieś, tak jak tu już Bartek wspomniałeś wypowiada jakieś randomowe kwestie albo, po, albo się wzrusza to są dwie, dwie albo się wzrusza. Funkcje. Tak. Jest jakby całkowicie bierny, nie pełni żadnej roli wychowawczej, wychodzi generalnie ostatecznie, że jakby główna bohaterka jest od niego mądrzejsza i bardziej dojrzała. Jest trochę tak, jakby ona go wychowywała w pewnym momencie. Być może, nie wiem, to jest też ma być jakiś rodzaj Zeitgeistu, jakiś rodzaj ducha czasu, że w, nawet w, w czymś, co ma być gdzieś między bajką a baśnią, ma być opowieścią inicjacyjną, to dorośli jakby nie pełnią funkcji inicjacyjnych. Jakby już nie można było stworzyć jakby klasycznej opowieści wychowawczej, gdzie jest jakaś taka mocniejsza postać nauczyciela, no bo jak rozumiem, w duchu, czego, co było zresztą w tym nowym, panie kolekcie, przecież chodzi o to, żeby główna bohaterka odkryła samą siebie. No, a do odkrywania samej siebie prawda, nie potrzeba żadnego mentora z, z długą brodą który z Piotrem Franczewskim bo Tomaszem Kotem. Jak wy to, to widzicie? To, to ja, ja, ja szybko, bo też jakoś wam to, dzieliłem się tą refleksją, to znaczy mam wrażenie, że o ile faktycznie, tak jak pan Kles generalnie uznaje się, że to jest właśnie taka powieść inicjacyjna, w której zasadniczo przechodzimy od baśni do rzeczywistości, e, czyli dojrzewamy. E, natomiast tutaj postać Ady Niezgódki to jest osoba, która jest Doświadczona bardzo mocno jako dziewczyna, tam dwunastoletnia, dziewczynka, bo ojciec ich opuścił, bo mama wydaje się odklejona od rzeczywistości, bo ona jest zagubiona, trafia i trafia do świata Akademii Pana Kleksa, żeby odzyskać dzieciństwo. Czyli to jest zupełnie odwrotnie. I ona się tam udaje. I przesiąka tym światem pana Kleksa, ale ona nadal się wydaje najdojrzalsza z tymi wszystkimi, z tych wszystkich postaci. I ona mówi do pana Kleksa: O, wy dorośli, co wy bez, bez nas byście zrobili? O, panie Kleksie, tam wujku, cicho bądź, bo ja teraz mówię. Już na końcu, kiedy się dochodzi do, dochodzi do tej transformacji. I to faktycznie miałem takie, takie poczucie, że, fakt, że no, jest to jakieś dziwne odwrócenie, w której. W którym to bajka ma przywrócić dzieciństwo, w której, w, którym to, w której to bajce bardziej tkwią dorośli, czyli ci pierwsi konsumenci yy, yy, oryginału, a dzieci tam zaglądają trochę po to, żeby zrozumieć, o co dorosłym chodzi, i żeby yy, no, trochę, właśnie przez to, że są tacy doświadczeni, bo rodzice są niedojrzali to oni nie mają dzieciństwa i muszą to dzieciństwo jakoś odzyskać, ale w sumie ta baśń to jest horror, bo ona musi ratować tą całą Ukrainę, ale tam nie było żadnego szczęścia właściwie przez większość czasu, bo jest niezrównoważony pan Kleks i, 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 i parę śmiesznych rzeczy, ale ogólnie to wszystko jest zagrożone przez wilkusy, które mają to rozwalić no ja bym nie chciał takich baśni no to już wolę, bo, wolę do rzeczywistości no. i mi ja się tu się w tym O, to ja tylko jedną rzecz, bo mi się skojarzyło to z Barbie jak oglądaliśmy Barbie tam też był trochę taki podobny motyw, tak. że tam tak prawda, okazuje się, że to dorosła kobieta, jedna z bohaterek filmu trafia do tego Barbie Landu, bo się kiedyś bawiła tą Barbie i teraz musi jakby odzyskać siebie jakoś w tym świecie rzeczywistym, więc wraca do świata Barbie, znaczy ten motyw wydaje mi się tutaj no dosyć analogicznie zbudowany. Kostek? Ja się z tobą, Bartku, nie zgodzę w jednym. To znaczy powiedziałeś, że zupełnie na odwrót jest w pierwowzorze i w filmie. No nie jest zupełnie na odwrót. Poznajemy Adasia Niezgódkę jako osobę również samotną, której, która nie ma przyjaciół, nie ma kolegów, nie jest zaakceptowana przez grupę i też nie zajmuje się Rodzice się nim nie zajmują, więc jakby ta, ta, ta samotność i zagubienie punkt punkcie szóstym jest faktyczna. Ale, ale no. to jest zupełnie co innego niż e, teraz, kiedy Ada zajmuje się własną matką, właściwie. Nie? W sensie. Nie, tak, on, ale nie, to, jest, od, to, jest, to jest co innego. Stanu, rodzice, się mną, z... rodzice się mną tak, nie to zajmują. To jest a... co innego, ale to nie jest szedł na odwrót. W sensie y, cała akademia <laughs> pana Kleksa jest opowieścią. O dojrzewaniu, o, o tym, że aby jakoś zbudować siebie jako człowieka, potrzeba jest zarówno przewodnika, czyli pana Kleksa, jak i właśnie jak i grupy, która cię zaakceptuje. No i w tym nowym świecie Akademii Pana Kleksa rzeczywiście jest tak, że Ada potrzebuje przyjaciół, ale to odwrócenie rzeczywiście następuje. W relacji między no właśnie nauczycielem a uczniem. Ta, ta hierarchia rzeczywiście się tutaj odwraca. I, i to, to właściwie chyba jest dość taka świadoma sugestia reżysera. Samego pomysłu bym trochę bronił. Nie? To znaczy, że Problemem dzisiejszych dzieci jest to, że nie potrafią być dziećmi, a problemem dzisiejszych dorosłych jest to, że są zbyt dziecinni. No to jeśli tak byłoby to poprowadzone i to miała być ta myśl na temat Nowej Akademii Pana Kleksa, no to było, nie było jest to w pewien sposób ciekawa diagnoza, którą wielokrotnie też w kulturze poświęconej stawialiśmy. Nie? Gdyby ten pomysł był poprowadzony jakoś, jakoś logicznie i dobrze, to, to wydaje mi się, że to był, był jakiś zaczątek w ogóle czegoś ciekawego, nie? zaczątek ciekawej fabuły, która po prostu tam się gdzieś pogubiła. Nie? Zgadzam się w momencie, w którym ona byłaby w stanie jakoś to dzieciństwo odzyskać, a właściwie a ten finał jakby finał przeczy trochę tezie, która, która jest na, na jej początku. Nie? Jakby on, ta, ta historia nie jest w tej logice poprowadzona do końca, więc to wydaje mi się, że to by było ciekawe, ale ale nie do końca jest to tak realizowane. Ale... No? To jest... no? O, przepraszam. Kończ, kończ. Nie, nie, dawaj, dawaj. Okay. No bo właśnie do tego końca tutaj bym zmierzał. Bo trzeba ostrzec, spoiling za chwilę się trochę pojawi, ale to jest jakby klasyka kultury poświęconej, że spoilujemy. Zresztą i tak jakby już się zorientowaliście, że zasadniczo nie polecamy wydawać pieniędzy na ten film. Wystarczy nas posłuchać i nam wpłacić za to, że nas słuchacie, na przykład. E, i wesprzeć się rozwój naszego podcastu. E, natomiast całkiem serio, to, to zakończenie rzeczywiście nie zgadza się z tym, co Kostek zarysowałeś. Ja w ogóle mam problem z tym zakończeniem. Okej, okay, zaraz po ostatniej scenie pojawiła się wielka plansza, że będzie część druga. Być może takie było założenie, że to zakończenie ma być bardzo niedomknięte. Natomiast y, ja do końca go nie rozumiem. Y, nie wiem, jak, czy, czy w ogóle zwróciliście na to uwagę. Znaczy miałem poczucie, że znowu, nawiązując do pewnej klasyki baśniowej, że to jest opowieść inicjacyjna, więc ma jakiś, prawda, początek, są wyzwania, y, czy jest to rozwinięcie, tak? Jest jakaś transformacja tej postaci, no, jak dojrzewanie, jest jakiś rodzaj jakiego takiego domknięcia. Natomiast tam ja miałem takie poczucie, że to jest wszystko jest bardzo takie, Rozlane. Nie wiem, może to jest po prostu tylko i wyłącznie kwestia tego, że to był wstęp do, do, do tej drugiej części. Czy w ogóle nie zwróciliście na to uwagi? E, ja, mo, moim zdaniem głównym problemem tego filmu jest to, że on jest na motywach, więc jed, z jednej strony polemizuje czy używa e, tego, co było stworzone, e, i rozwija te wątki. tak, Na przykład to, że Piotr von Franceski. Pojawia się Piotr Franceski, który był panem kreksem w oryginalnej e, ekranizacji adaptacji, e, który w tym filmie jest e, e, mistrzem Pajwo, e, co zasadniczo e, jest już inną, jest inną postacią, tak i w, jeżeli chce się wykorzystywać motywy i się przen, i przenosić no ja jako stary widz powiedzmy próbuję znaleźć tutaj logikę i tej logiki nie ma ale w osobnej os, opowieści jeżeli Piotr Franceski jednocześnie to pisze no to ja zastanawiam się w takim razie to kto jest e, e, tym szpakiem ptakiem to kim jest pan Kleks skoro to nie z, z, to jaka była rola e, mistrza Pajchiwo? W sensie, że polemizując, doktora. rozwijając wątki doktora, no, e, rozwijając wątki z poprzednich części, wprowadza się już na starcie zamęt, kiedy się używa tych samych postaci nie, i w innych sposób w oderwaniu od tego e, od oryginału. E, nie wiem czy... Ale to nie jest tak Bartek, że to, co zobaczyliśmy, jest drugą, albo jakąś inną częścią tej samej historii, bo ani razu nie było mowy o Adasiu Niezgódce. Tylko jest jakiś niezgódka. Wiadomo, że ta akademia istniała wcześniej. No wchodzimy w jakieś uniwersum, które jest podobne i analogiczne, ale to nie ma prequelu, sequelu, W sensie to nie jest żadna trylogia, to jest po prostu odrębna, odrębna okay. historia, której nie trzeba łączyć. Nie? To jest ja tylko mogę, takie ja puszczenie, to, ja mogę to jak Kaszu powiedział, takie puszczenie oka no. dla tych ludzi, którzy widzieli ten film 40, ten, który został wyreżyserowany 40 lat temu. Nie? To ja was Bo wydaje mi się, że ta konstrukcja jest jakby super właśnie, jakby duch czasu. To znaczy jakby bierzemy właśnie maksymalnie dużo nawiązań kulturowych, mieszamy postaci, mieszamy wątki, tu jest jakiś Aleks Niezgódka, tutaj ktoś, wiecie jakaś taka metoda wycinanki miszmaszu, jakiegoś miksu, jak mieliśmy numer presji poświęcony nadziejowaniu chrześcijańskiemu, ale też nostalgii, no to zwracaliśmy uwagę, że to jest charakterystyczna Metoda dla współczesnej popkultury, która specjalnie nie jest w stanie już stworzyć nic własnego, nowego, autorskiego, wbrew temu, co się przez cały ten film przewija, że główna bohaterka ma teraz odnaleźć siebie i być wielkim twórcą i ma tworzyć samodzielnie. To ostatecznie na, na poziomie właśnie jakiejś takiej konstrukcji filmu, no to jest jeden wielki stupor kulturowy, no nie? Jakby bierzemy tylko i wyłącznie zapożyczenia, jakieś takie motywy, coś tam sobie miksujemy, e, pół tak powstał Czokapik. Więc pod tym kątem wydaje mi się, to jest w ogóle nawet konsekwentne. W sensie, że ta forma jest jakby tak bardzo patchworkowa. Ja nie będę, się, nie będę się upierał, aczkolwiek uważam, że jeżeli się tak daleko wysuwa pewne paralele, jeżeli mówi się o tym, że Ada to jest córka, no może to będzie w kolejnej części, tak? Adasia, który był wielkim, prawda? tutaj Ale chyba nie Adaś. tam chyba nie był Adaś, chyba był Alex. Adasio. Był Alex, to jest nie ten Adaś. W ogóle słuchajcie, ale przepraszam. To, że dobra, to okej, okay, tam... dobra. Ustępuję już. Siła autosugestii jednak. Jeden absurd. Zbyt... Jeszcze jeden absurd. I dlaczego? Ja nie dlaczego? Możecie mi wytłumaczyć. Cała ta akcja, tej części takiej jakby tego realnego świata, dzieje się w Stanach Zjednoczonych i występują tam randomowe postaci czarnoskórek, hmm. które mówią coś po angielsku. Jakby dlaczego tak jest? Proszę poważne odpowiedzi. <laughs> No bo stary, no to jest banalny, nie? Jakby masz komentarz po prostu do globalizacji, do różnorodności, bo musi być diversity. Moim zdaniem, oprócz tego, że tam nie ma żadnej historii, to znaczy, że mamy początek i zakończenie, tak? Bo początek mamy tak, zbyt dorosłą Adę, i mamy koniec, to znaczy empatia, kochajmy się, to tam nie ma żadnych perypetii. To oprócz tego, co jeszcze zabiło tą historię, to jest właśnie nad, kolejny raz nadmiar ideologii. W sensie, okej, okay, wiemy, że fajnie, że jest globalizacja, tak mainstreamowo, tak, że różne osoby, również niepełnosprawne, mogą być w jednym miejscu, wylikwidujemy bariery i tak dalej, ale jeśli nagromadzimy za dużo takich sygnalizujących momentów w historii to ona się rozpada. Dlaczego się rozpada? Bo w rzeczywistości nie jest tak, chociaż wielu wiele osób by tak chciało, że istnieje taka szkoła, gdzie na 15 y, uczniów, y, każdy z nich jest zupełnie inny, ma inną orientację y, seksualną, prawda, i ma inny kolor skóry. Są osoby niepełnosprawne, są w ogóle, nie wiem, jakieś pół dzieci, pół, pół wilki. W sensie nie istnieje takie uniwersum i ono nie przekonuje. Dlatego właśnie nie ma historii, bo historia musi mieć wewnątrz pewną spójność. Musimy w nią uwierzyć, żeby jakoś, nie wiem, zrealizować nasze marzenia, tak, żeby jakoś uspokoić nasze tęsknoty i tak dalej. W sensie ta terapeutyczna funkcja baśni nie? tutaj zupełnie, zupełnie leży, bo jest za dużo elementów sztucznych, które po prostu nie lepią się w jedną całość. No i to jest, to jest ten problem. Tak, ja z, muszę w tym wątku, który zaznaczyłeś powiedzieć o tej scenie, w której Ada rozmawia z dziewczynką Sarną i dziewczynka Sarna ma poroże jakieś tam i ona mówi do niej. Hej, dziewczynko sarno, ty jesteś bardziej dziewczynką czy sarną, a ona mówi w sumie to nie wiem. A na co Adam mówi, to nie ma znaczenia, ponieważ nic cię nie ogranicza i możesz być kim chcesz. Żadne twoje cechy nie warunkują. To kim jesteś. Ja mam takie... I, tych, I tych momentów faktycznie nie jest może jakoś bardzo dużo. Ale, ale one są tak, jak na wstępie już wiedziałem, bo to mnie. Uderzyło, wiecie, jak, jak jedna z pierwszych scen, kiedy właśnie Ada patrzy na tę rozpiskę, co tam Alex niezgódka, czyli ojciec, dokonał. I tam była jedna z okład, okładka z gazet, i tam było Alex niezgódka, empatia nowym językiem. To ja już wiedziałem, w którą scenę to idzie, i oczywiście magiczną moc Ady niezgódki jest jej empatyczność. I to, że potrafi się wcielić w każdą postać i zrozumieć, że jest niedobra, bo inni są niedobrzy dla niej, więc dochodzi zawsze do wielkiego reunion, ponieważ język empatii jest największą zdolnością magiczną. Więc pod tym względem, okej, okay, funkcja taka no, moralizatorska. Baśnie, natomiast faktycznie w tym kluczu, takim bardzo współczesnym, to jest dość. E, nieznośne, jeżeli jest tego na, na ten, to natężenie dość duże, ale być może jest tak, że po prostu my jesteśmy już bardzo wyczuleni na to, i oczywiście musimy zawsze wyłapać te Oczywiście, bo jesteśmy starymi konserwami, które mentalnie miałem 80 lat, to, to zapewne, ale jedną rzecz powiem na drugą nóżkę, bo wydaje mi się, że akurat w tym filmie, to znaczy w uniwersum Akademii Pana Kleksa, jesteśmy jakoś usprawiedliwieni, jeśli chcemy, poprzez. Baśń, poprzez opowieść, jakkolwiek komentować y, historię czy to, co dzieje się w społeczeństwie. Nie? Jan Brzechwa napisał Akademię pana Kleksa w 1946 roku i główny taki, powiedzmy, ideologiczny aspekt pierwowzoru jest taki, że technologia. I nowoczesność jest ambiwalentna, tak? bo, no, bo albo jest Golasz Filip, który robi Adolfa, prawda, który rozwala całą akademię, albo z drugiej strony mamy naukowca właśnie Kleksa. Które używa ym, tak autotelicznie tej nauki jako chęć właśnie poznania świata i tak i tak dalej, więc jakby to był taki komentarz do rzeczywistości powojennej, więc już w samym pierwowzorze jest zawarta taka, y, taka furtka do tego, żeby komentować rzeczywistość społeczną, tylko problem polega na tym, że oprócz tego y, to pierwowzór Akademii jest historią, która ma ręce i nogi. Natomiast to, co otrzymywaliśmy, otrzymaliśmy teraz, po prostu tego, tego nie ma z tych powodów, na które wskazałem wcześniej. Mi się podobało, jeszcze chciałem powiedzieć ten świat wilkusów, które z tym rzutą, rzut kamery, kiedy te wilki stoją z pochodniami na dole, to miałem połączenie jakiegoś takiego oblężenia Rohanu z wiecem nazistowskim i, i e, trudno mi było to nie oglądać w innym, w innym kluczu niż widząc jakieś takie historyczne, parahistoryczne sceny, jak mówisz bo o tym, że Brzechwa pisał w 1946, mam wrażenie, że ciągle się szuka tych nazistów e, i oni gdzieś z, z, z przeciwnicy sympatii dzisiaj to są ci, których by wystrugał e, golarz Filip Gepetto no, to zobaczymy w drugiej, w drugiej części już została zapowiedziana tak Golarz Filip był w podtytule tak jakby jeszcze zostajemy tak na moment przy takich rzeczach to mi się rzucił w oczy powiedzmy jeden postchrześcijański wątek, nie wiem czy zwrócić na niego uwagę jak była ta praktycznie jedna z pierwszych scen w Akademii, gdzie, kiedy się pojawiła tam Ada i pojawiły się te wszystkie multietniczne dzieci i oni żeby się ze sobą porozumieć musieli wypić wodę z fontanny a ta fontanna nazywała się Babel więc mamy jakby odwrócenie wieży Babel e, e, biblijnej. wiem takie. O, w... wieża Babel. Bubble To nie o to chodziło po Zatobie się. Nie o to mu chodziło. E, tak, więc jakieś takie nawiązanie postchrześcijańskie, no to jest jedna rzecz, która mi się rzuciła e, e, mocno. Druga, no pewnie kurczę, już nie ma też. No poruszaliśmy to w różnych odcinkach, więc też nie chciałbym, żebyśmy teraz jakby weszli na, na zgraną płytę, no ale ostateczne przesłanie i morał, który ma zostać wyprowadzony z, z tej pierwszej części, i to jakby wielokrotnie było powtarzane w trakcie tej dziwnej, teledyskowej fabuły, no to jest jednak ta święta empatia, tak? że jakby ostatecznym wnioskiem nie, wiem, nie jest jakby przezwyciężanie swoich ograniczeń, nie jest walka ze strachem, nie jest odwaga, nie jest, nie wiem, gotowość do poświęcenia i oddania życia za, za przyjaciół co przez moment myślałem, że się pojawi w ostatniej scenie. A tymczasem nie, jakby ostatecznie chodzi o to, żeby powiedzieć, że, że empatycznie wiem, co czujesz, podaję ci rękę, chodźmy razem w stronę słońca. Nie musisz być zły, bo to inni ludzie zrobili cię złym, Elo. Tak, te uwarunkowania społeczne są ważne, że za każdym razem to jest tak, że społeczeństwo cię psuje, to jesteś z natury dobry, społeczeństwo cię zmusza do, do złych wyborów, do przemocy natomiast to co pomijając już w ogóle muszę to powiedzieć jak zobaczyłem tą scenę jak ten niby Draco Malfoy się topi a Ada Hermiona Granger go próbuje uratować na tej krze lodowej wyglądało po prostu jak żywsem wyciągnięte z Titanica i no nie mogłem po prostu jak Draco tam zamarzał na tej krze ale nie, u Draco ale z... to był Albert tak? To był tak, to był Albert, czyli Lucjusz Malfoy mini. Ale zostawmy to, bo nie mogę z tych, z tych fragmentów wyciągniętych z, ze wszystkiego i zrecyklingowane. Natomiast myślę, że współcześnie. Albo nie, historycznie jak były te wątki, właśnie takiej wrażliwości, bo one zawsze były, jak byliśmy dziećmi, oglądaliśmy bajki, to one też tam występowały o tym, żeby zrozumieć innego, żeby próbować się jakoś w niego wczuć. Nie w takiej skali, ale też. Natomiast kluczowym wątkiem było to, że ty masz, że określa się to, jaki ty masz stosunek do świata, a nie to. Co ty, jak ty siebie wewnętrznie e, przemieniasz, że to, że to jest ważne, że to kim, kim jesteś, na zasadzie, właśnie jak się określasz, możesz być każdym, nieważne czy masz sarnie uszy, nieważne jaki jesteś płci, nieważne jaki jesteś tożsamości etnicznej, chociaż później te skrypty i tak są, bo możesz być każdym, ale jak jest dziewczynka hinka, to musi kopnąć kogoś w stylu e, Jackie Chana, a jak jest e, jakieś, e, jakieś dziecko, Wyglądające na, na nie wiem, mieszkańca Uzbekistanu, to robi magiczne sztuczki, bo to się też kojarzy jakoś tam bardziej wschodnie, więc te skrypty są obecne. Natomiast, oczywiście, cała szkoła opiera się na tym, że, że właśnie ty możesz być. Wybrać sobie tożsamość. No i ta empatia się doskonale w to, w to wpisuje, bo empatia działa w dwie strony, nie? Z jednej strony to pokazuje ci, że, że masz się wczuć w jakąś osobę, ale z drugiej strony to jest tak, że ty możesz też przyjmować czyjeś emocje, ty możesz chłonąć też te tożsamości zewnętrzne. Wiem, że to może już jest gruba nad, nad ale mam wrażenie, że to jest, wiecie, takie. Trochę niczańskie odwrócenie pod tytułem. Jeżeli ty się wczuwasz w innego, to jakby przesiąkasz jego emocjami, przesiąkasz jego perspektywą, i to ty też możesz się w ten sposób lepić, jeśli jesteś odpowiednio empatyczny. Mam wrażenie, że to dzisiaj jest, że ta empatia jest wykorzystana też, wykorzystywana też w, w tę stronę. Pod tym właśnie nie oceniamy, jakby modelujemy się, przesiąkamy wszystkimi tożsamościami i, i, i to uratuje świat. Konstanty, główny przeciwnik empatii w klubie jałajskim. Co o tym myślisz? Jak mnie tak zatytułowałeś, to przekora wrodzona każe mi empatii bronić, bo to nie jest tak, że empatia jest po prostu czymś radykalnie złym. Empatia w nadmiarze redukuje nasz świat moralny do tylko i wyłącznie wczuwania się w innego, a też wielokrotnie już o tym mówiliśmy, ale jak już przywołałeś, to to chyba wypada. Empatia działa jak reflektor, to znaczy Jesteśmy empatyczni, szczególnie wobec tych, którzy są najbardziej podobni do nas samych. To nie jest tak, że empatia nawet bardzo mocno ćwiczona, pozwala nam wniknąć w myśli i emocje wszystkich ludzi, bo to byłoby świetne. Tylko to jest takie myślenie bardzo życzeniowe i baśniowe. Taki przyrząd moralny nie istnieje jakkolwiek by go, jakkolwiek chcielibyśmy go ćwiczyć. To, to nie ma czegoś takiego. Może, nie wiem, sztuczna inteligencja na coś takiego pomoże, natomiast po prostu badania pokazują, że empatia jest bardzo zwodnicza, bo, bo najbardziej empatyzujemy z tymi, którzy są do nas najbardziej podobni. Natomiast jeśli chodzi o, o w ogóle sens baśni, taki nadrzędny sens baśni, to, to wydaje mi się, że zamiast empatii powinniśmy mówić o, o zaspokojeniu tęsknoty jedności. Wobec świata. Tak? My mamy wyjść z filmu, z lektury, jakoś zharmonizowani. Mamy poczuć właśnie, że jakby ta cała opowieść jest na tyle spójna i przekonująca, że jakoś może mnie odmienić, że ja jestem częścią tego świata, mam prawo tutaj być i to wszystko ma jakiś sens. I to, to zmierza do. Jakiegoś dobrego rozwiązania i finału. I jeśli chodzi o tak rozumiane wczucie, tak, czyli jakby bycie częścią tego świata, poczucie tej harmonii, no to to jest pierwotna funkcja baśni i pierwotna funkcja jakiejkolwiek opowieści, o czym pisał no właśnie Tolkien, czy też Chesterton, o których chyba jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiali. Więc empatia wydaje mi się taką bardzo mocną redukcją tego świata baśni, bo nie chodzi o to, żeby się wczuć w rzeczywistość tylko żeby wiedzieć, że się jest częścią świata i, się jest na, i jest się częścią również tej opowieści, która ma swoją wewnętrzną logikę i sens. Tak? Tego po, po jakby oglądając to, tego nowego kleksa, nie wychodzimy po, po seansie z, z, takim, z takim wrażeniem, tylko właśnie z czymś, na, na, no, co się można porównać do chaosu, jakiegoś zagubienia. Do trochę takiego oszołomienia po dwugodzinnym takim mocno tel teledyskowym spędzeniu czasu, nie wiem, jakimś klubie nocnym coś takiego. Nie W sensie nie ma tutaj harmonii, jest raczej chaos. To ja bym y jeszcze, jeszcze mocniej powiedział chyba, to znaczy mam wrażenie, że to jest skrajnie indywidualistyczna wizja. To znaczy, po pierwsze, że cały czas jest podkreślone, że ty piszesz swoją bajkę i zakończenie mm. zależy od Ciebie. Tam nie ma harmonii, bo harmonia polega na tym, że ty odkrywasz jakąś prawdę o rzeczywistość, odkrywasz historię, tak? Miejsce w tej historii, że ona ma jakąś wewnętrzną swoją logikę, w której ty jesteś ważnym elementem. No bo w tej historii właściwie nowej to są te dwa sprzeczne komunikaty. Znaczy, z jednej strony jest tak, że ta Ada ma na początku powiedziane, że ty masz wypełnić tą historię, tylko ty możesz uratować Akademię, ty masz wypełnić tą e, historię. Jesteś, jest trochę takim e, no, zbawcą tym, tej krainy, a z drugiej strony jest cały czas powiedziane pod tytułem, ty masz ją napisać. Ty masz ją. E, ty sama ją stwarzasz, tak. ona tak naprawdę decyduje o tym, jakie są. Czy jakby dynamika między bohaterami, tak? I, ich jakby właśnie ta dynamika takiej empatycznego. E, Zmia empatycznej zmiany kursów, przestawiania ludzi sprawia, że ta historia e, tej bajki zmierza w zupełnie inną stronę, Także tych zakończeń mogłoby być bardzo wiele. A no, zasadniczo się zgadzam z Konstantem, że generalnie świat baśni, czy w ogóle, jeżeli uważamy, że jeżeli go przenosimy, to znaczy, że my po pierwsze odkrywamy, że ludzie mają jakąś swoją swoje miejsce w tej opowieści, tak? że, mają się, że mają się w niej odnaleźć, że Baśń naprawia pewne rzeczy, które są zepsute w, w świecie, ustawia. Pionki na szachownicy, tak jak one powinny być, wypełnia jakieś, jakieś prorostwa. Natomiast to nie jest tak, że jest się wrzuconym właśnie w, w baśń i po prostu się nią zarządza i to w zależności od jakby, jakiejś tam psychiki bohaterów tejże baśni. To jest, to jest zupełne odwrócenie, nie? Że to jakby przechodzę już przy okazji do wątku pewnie połączonego baśni, baśniowości, wyobraźni baśniowej jako takiej i pewnie też starego pana Kleksa, bo to co ty powiedziałeś, Bart, się w pełni zgadzam. To znaczy, że to jest jakieś takie bardzo indywidualistyczne, liberalne ujęcie. Ja tutaj znowu nawiązuję do tej postaci pana Kleksa, który w oryginale no miał jednak tą funkcję taką wychowawczą, mentorską. Gdyby to trochę przenieść wyżej na poziom interpretacji religijnej, no to Pan Kleks, znowu w oryginale też pewien jest taki moment przejścia, że ten Pan Kleks w sumie być może jest też Janem Brzechwą, czyli samym autorem, że on trochę przypomina po prostu postać Boga, czy też Boga Ojca. Tak? I jeżeli znowu sięgniemy do przywołanego przez Konstantego essay o baśniach autorstwa Tolkiena, no to on bardzo mocno podkreśla, że jedną z fundamentalnych, fundamentalnych wymiarów baśni, baśniewości, fantazji, fantazjowania, tworzenia opowieści fantastycznych jest to, że człowiek tutaj występuje jako wtór stwórca i jest po prostu częścią, ten jego proces jest wtór stwarzaniem, to znaczy my jako, jako stworzeni na obraz i podobieństwo Boże jesteśmy właśnie wtór wobec Boga. Tak? Jesteśmy niejako, mm -hmm. e, może nie drugorzędni, ale mamy z Bogiem współpracować, a nie indywidualistycznie teraz bez żadnych ram porządku i logiki tworzyć sobie coś tam sami. No i znowu w tej starej, w starej wersji Akademii Pana Kleksa jednak miałem wrażenie, że wchodzący tam Adaś, paradoksalnie, że świat ten właśnie fantastyczny, on rządził się określonymi regułami. On nie był, wiecie, właśnie jakąś taką ferią trochę losowych wydarzeń, losowych krain, losowych umiejętności, że jednak Adaś, oprócz tego, że się rozwijał, to cały ten świat te zasady, nawet właśnie magiczne czy fantastyczne, one rządziły się określonymi e, prawidłami, e, i, i łącznie to było właśnie jakiś taki e, 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 porządek, w którego my byliśmy częścią, tak jak powiedziałeś Bartek. Natomiast w tej nowej wersji, e, no to, to jest raczej no właśnie feria barw, jakieś takie dziwne efekciarstwo, e, jakieś takie no właśnie przeboczcowanie wręcz. I ten świat baśniowy ostatecznie on, nie wydaje mi się, że e, on się rządzi jakimkolwiek prawami, czy żeby jakby jest częścią jakiegoś wyższego, wyższego poziom, porządku. I z tej perspektywy ta nowoczesna baśń dla mnie jest trochę wręcz bym powiedział antybaśniowa. Mhm. Wspomniałeś Tolkiena. Chyba w tym samym eseju jest też cytat y, Chestertona, drugiego z, z wielkich, ulubionych y, autorów. Cytat z Chestertona już właśnie sobie, już czekają, już czekają. Ta, tam jest taki cytat: Winniśmy spotkać centaura i smoka, by znów zauważać wilki i owce. To jest bardzo mądry cytat, i, i jak to Chesterton tak bardzo aforystycznie. Wiele mówi, ale dla mnie ten cytat oznacza rzecz stosunkowo prostą i dlatego go przywołałem, bo przypomniało mi się to, kiedy ty mówiłeś o tym współtwórstwie. Właśnie dlatego my odnajdujemy tak wielką przyjemność w czytaniu tych wielkich baśni, gdzie są właśnie smoki i centaury. Również jako twórcy cieszymy się, że jesteśmy w stanie tworzyć takie fantazje, ponieważ dzięki tworzeniu i uczestniczeniu w tym, w tym świecie, wracając do naszej rzeczywistości, jesteśmy w stanie zauważyć, że ta rzeczywistość tutaj, na Ziemi, również jest cudem, bo cudem jest, prawda, wilk i owca, tak samo jak cudem jest smok i centaur, bo jest czymś niesamowitym i, i czymś doskonałym, czymś harmonijnym. I właśnie tego takiej, takiego wielkiego morału, żeby dowartościować rzeczywistość nie tylko w tej historii, którą dzisiaj zobaczyliśmy w kinie, ale w ogóle. W sensie ja, ja mam takie wrażenie, że, że my jesteśmy skarlali, w sensie my, my jesteśmy karłami opowieści, nie potrafimy snuć, snuć historii. Wszystko, co mówimy, te opowieści w książkach, filmach, cała dzisiejsza popkultura ma to do siebie, że nie jesteśmy w stanie właśnie wrócić do świata i jakoś się nim na nowo zachwycić. Ja w ostatnim roku dzięki też kulturze poświęconej zobaczyłem mnóstwo seriali, mnóstwo filmów i, I wszystkiego i, naprawdę, i trudno znaleźć, nie wiem, 5, 6, 7 filmów, które jakoś ze mną we mnie zostały i właśnie z, Spełniły tę ten, ten pierwotną, pierwotną funkcję baśni, tak, żeby właśnie jakoś dowartościować tę rzeczywistość, a nie krytykować, nie dekonstruować, nie ideologizować, nie pokazywać, co jest tak, a co, co jest złe, co jest dobre. Tak, nie ma, nie, ma dzisiaj, nie ma dzisiaj opowieści i to również, i to jest ciekawe, widać w tym eseju o baśniach Tolkiena, że również jak on to pisał, to, to narzekał na to samo. Mnie się wydaje, że, że dzisiaj. Y, że, że dzisiaj te słowa są jeszcze bardziej aktualne, i y, y, y jest jeszcze gorzej po prostu. No. To hmm. zajmę się, Głos Bartek, to jeszcze jeden wątek, który Kostek wywołał, o chciałem też powiedzieć wcześniej, ale się zatrzymałem, żeby nie monologizować za mocno. Coś, co mnie irytowało w tej nowej wersji, i uważam znowu, że to jest trochę jakby antybaśniowe, bo wielokrotnie był przywoływany taki rozdział, taki podział, że wiecie, ten świat Akademii Pana Kleksa to jest jakaś taka dziwna rzeczywistość fantastyczna, a tutaj jest świat rzeczywisty, tu jest świat realny, ten właśnie tej amerykańskiej ulicy, znowu tej amerykańskiej, i e, ja mam poczucie, że to jest antybaśniowe, bo tak jak ty to przedstawiłeś, e, to rzeczywiście ostatecznie mam poczucie, że celem baśniowości i wyobraźni baśniowej jest zdanie da, sobie sprawy, że ta baśnia jest już tutaj, jest z nami, to znaczy, że ta rzeczywistość jest właśnie jak to ładnie określiłeś jest, jest, jest rzeczywistością cudowną. I tutaj mam cytat właśnie z Chesterton'a, którego się powoływaliśmy, z felietonu, można chyba tak by należało to określić, prawdziwe baśnie z zbioru Obrona świata, który właśnie wydaje mi się, że fantastycznie oddaje to, co staraliśmy się teraz powiedzieć, cytując. Za to atmosfera bajek zdumiewająco przypomina życie. W bajkach opowiada się o cichej magii przepajającej zwyczajne rzeczy. Zboże, kamienie, ogień, drzewa, jabłoni. Owszem, bajki twierdzą, że te kamienie jabłka są czarodziejskie, ale popatrzcie sobie spokojnie na kamień czy jabłko leżące o zmierzchu na polu i spróbujcie powiedzieć, że nie ma w nich nic czarodziejskiego. I właśnie ta zdolność baśni dowiecie, jakiegoś takiego przecudownienia, przepojenia duchowością właśnie tych przestrzeni, które nas otacza, tej codzienności, zwyczajności tych przedmiotów, ludzi, zdarzeń, że to jest jakaś taka doskonała właśnie umiejętność baśni jako takich i że one ostatecznie pokazują znowu, że istnieje jakaś taka harmonia, to znaczy że z jednej strony istniejemy tutaj w tym świecie naszym rzeczywistym, ale ten świat ma w sobie już coś, coś więcej, że on jakby nas odwołuje do czegoś transcendentnego, do czegoś ponad. I znowu w tym eseju o baśniach Tolkien o tym fajnie pisze, że Prawdziwa baśń to jest taka opowieść, która sprawia, że zaczynamy tęsknić, i że dobra opowieść baśniowa, ona jednocześnie zaspokaja tę tęsknotę, ale z drugiej strony ją tak mocno wzmacnia, że czujemy się nienasyceni. I, i, i dosłownie, kilka zdań dalej on też podkreśla jeszcze jedną wydaje mi się, bardzo istotną rzecz, że fantazja. Czyli bez względu na to, czy mówimy o tworzeniu czy słuchaniu jakichś właśnie takich fantastycznych opowieści. No, że ta potrzeba i to pragnienie, ono ostatecznie wynika z faktu, że my pragniemy tego innego świata. No i znowu, jeżeli patrzeć na to z perspektywy katolickiej czy chrześcijańskiej, no tak mamy, nie wiem, koncepcję człowieka jako kapaks dei, czyli tego wychylonego ku transcendencji, wychylonego ku Bogu. Można powiedzieć, że człowiek jest też po prostu istotą niejako baśniową, w sensie, że to pragnienie innego świata, które my sobie zaspokajamy opowieściami baśniowymi, jest trochę jak jakiś taki powidok Wiecie, jakaś zapowieść, teaser zwiastun tego nowego świata, jakiegoś nowego Jeruzalem. I pod tym kątem ostatnia rzecz. Jak teraz sobie zacząłem kminić przez się teraz przed, przed odcinkiem, to przyszło mi do głowy, jeżeli rzeczywiście jest tak, że, że ta baśniowość jest wpisana w ludzką naturę, to że mega super by było, gdy w nowym Jeruzalem, jeżeli się tam dostaniemy, oczywiście. Mając taką nadzieję, prawda. Że wtedy, jakby te opowieści, które tutaj na Ziemi snujemy w formie, właśnie, baśniowej i pisanej, że będziemy je w stanie wcielać w życie. W sensie, że one zaistnieją naprawdę, że te historie i te opowieści, i te światy, które tutaj tworzymy wyobraźnią i imaginacją, że, no, właśnie w życiu wiecznym one staną się rzeczywistością. Więc, tak na koniec już totalnie, jakby odleciałem. Więc to już się zatrzymuję. Tak, postaram się nie zapomnieć o wszystkich wątkach, które, do których mnie. <laughs> W których poruszenie mnie namówiliście swoimi wypowiedziami. Po pierwsze, e, przypomniał mi się Jakub Lubelski z zbiorem esejów w Sanie o poszukiwaniu metafizyki w literaturze. Mam wrażenie, że ludzie mają, że to, że e, jakoś, nie wiem, w miesiąc czy dwa będąc, u, e, będąc u, u, fryzjer, u fryzjerki, która mnie obcinała, mówiła o tym, że na święta wujek ją zawsze katował władcą pierścieni. I że rok w rok ogląda władcy pierścieni. Mam wrażenie, że to, że tak często się wraca chociażby do władcy pierścieni, ale nie tylko. Jestem takim saniem pod tytułem, że spotykacie się z jakąś losową osobą i zaczynacie rozmawiać o tym, że was to fascynuje, a czasami nie wiecie nawet dlaczego. Po prostu to jest coś, co zaczyna w was rezonować. Mam wrażenie, że to jest właśnie jakiegoś rodzaju. E, Sanie nawet nie tylko na fantastykę, bo przecież to mogłoby być cokolwiek, a, a jest właśnie tą konkretną e, opowieścią. I też e, dlaczego, e, dlaczego ta wielka opowieść jest, e, dlaczego fantastyka jest tutaj e, potrzebna? Zaraz się posłużę cytatem e, z Pierce'a, z, Pierce z Josepha Pierce'a. E, ale e, chciałem powiedzieć o tym, że jeżeli uznajemy, że Tolkien faktycznie jego śródziemie e, jest takie właśnie, e, w tym, osadzone w tym micie chrześcijańskim, który uznajemy za prawdziwy, ale on napisał ten, przepisał ten mist na, tą, na, tą, e, e, na ten świat śródziemia, to łatwiej nam jest później po tej opowieści być, e, ch chcieć być Frodem. Czy chcieć być Gandalfem, czy kimś innym. Jakoś nam to łatwiej przychodzi, e, niż mówić, że chce się być Jezusem Chrystusem, mimo że tak naprawdę to są postacie chrystologiczne. Więc chcąc być Gandalfem i Frodem, my chcemy być Jezusem Chrystusem. Nie? Więc pod tym względem to jest po prostu. I teraz chcę się posłużyć cytatem z Josepha Pierce'a. sięgnąłem po tekst z Christianita z 2002 roku, aż trudno w to uwierzyć. Numer o, numer o Tolkienie. I tam Pierce pisze tak. Oczywiście po światowym sukcesie książek o Harym Poterze wielu chrześcijan obawia się, że skutki czytania literatury, fantazy mogą wpłynąć i na ich dzieci. Czy te lęki są uzasadnione? Czy chrześcijańscy rodzice powinni zakazywać swoim dzieciom czytania tych książek? Przynajmniej w przypadku Władcy Pierścieni stanowczo nie. Co więcej, czytanie prozy Tolkiena powinno być wymagane w każdej chrześcijańskiej rodzinie. Jego książki powinny zająć miejsce obok opowieści z Narni C.S. Louisa, wielkiego przyjaciela Tolkiena i czarodziejskiej opowieści George'a McDonalda jako nieodzowna część chrześcijańskiego dzieciństwa. I dalej pisze o tym, że jak to, jak to jest, że chrześcijanom przeszkadza, przeszkadzają wiedźmy, ale nie wtedy, kiedy ta wiedźma jest na przykład w opowieści z Narni, bo uznajemy, że to jest opowieść o naszym, o naszym świecie. Więc to nie symbole są stricte złe, tylko ich sposób umieszczenia w, w opowieści więc tak, więc po pierwsze odsyłamy też do odcinka o Tolkienie o Narni i o, o, o Harrym Potterze bo tam też o tym było a po drugie chciałem jeszcze wybić jak bardzo że to nie jest coś co, co jest użyteczne tylko że to jest coś co jest niezbędne i konieczne do tego żeby potrafić właśnie to co powiedział Piotrek przenieść ten mit na nasz świat e, i wypracować sobie jej wyobraźnię i też właśnie zobaczyć to, że ten świat jest e, przepustwiony, magiczny e, i tak dalej, chociaż nie, nie potrzeba do tego e, przysypać tego CGI-em, CGI jak w ostatnim filmie. Podałeś też, Bartek, argumenty, dla których baśnie powinny być czytane i oglądane nie tylko przez dzieci, ale też dorosłych, i to w eseju o baśniach Tolkienowi tak schodzi, może 40% tego, tego eseju na tym, żeby udowodnić, słuchajcie, przecież to nie jest tak, że to jest tylko dla dzieci, bo sam baśnie uwielbiał nie tylko czytać, ale też, też tworzyć. Więc to jest chyba dobry morał, to znaczy nie chodzi o to, żeby to były baśnie, Stare, nowe, żeby to był Harry Potter, albo Watson Pierścieni albo, nie wiem, Akademia Pana Kleksa. Nie, to, to mają być po prostu opowieści, które właśnie dają nam odpowiedź na te, te nasze tęsknoty, a trochę również starają się tą tęsknotę w nas wzbudzać, A przede wszystkim i to jest też, co chyba jakoś mocno, mocno nie padło mają nas zachwycać. Tym światem, a nie, a nie tym papierem. I to jest właśnie to, to nastawienie, które bardzo Tolkiena denerwowało. To znaczy, że to są tak zwane bajeczki dla małych dzieci, a ten świat nasz jest taki straszny i dorosły, taki, w którym to wszystko jest nieprawdą. No i właśnie wiara religijna, jakakolwiek, polega na tym, żeby uwierzyć, że rzeczywiście ten świat jest harmonijny i dobry, i przepełniony logosem. Czyli żeby no właśnie być takim dzieckiem, dzieckiem Bożym, który się uczy na nowo czytać baśnie, więc e, jeśli mamy polecić coś naszym słuchaczom i e, widzom, no to chyba czas wrócić do tych wielkich, wielkich opowieści, e, na przykład jak Władca pierwszy. To ja podbiję to co powiedział Konstanty, jeszcze mocniej, nawet że tego co powiedział Bartek, wszystko się łączy, jak w baśniach. E, to znaczy, znowu, esej o baśniach kończy się bardzo mocną tezą, że samo chrześcijaństwo i tajemnica wcielenia jest po prostu spełnionym mitem, spełnioną baśnią. No i rzeczywiście, jak tak popatrzeć, wiecie, znowu, jeżeli baśnie to dostarczają nam okularów i na nowo jesteśmy w stanie mocniej przejrzeć to, co w rzeczywistości, no to słuchajcie, no jakby moment przeistoczenia, transubstancjacja, to jest popierdzielone, nie? W sensie, to, jest, to są rzeczy baśniowe, które się dzieją co niedzielę w kościele z betonu z lat 80., wybudowanego na osiedlu z wielkiej płyty w Koninie, nie? a tam się dzieją baśnie na żywo. W sensie, jest wafel i on się staje ciałem Boga. To, to są chore rzeczy. Marian. No to dlatego Louis tak naprawdę się nawrócił w momencie, w którym Tolkien mu przetłumaczył, że chrześcijaństwo właśnie pokazał mu ten spełniony mit nie? Że, 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 że to jest ten moment nawrócenia kiedy ty zaczynasz pojmować że ta historia ma sens e, tak jak jesteś w stanie uwierzyć w, w, jesteś w stanie być, zostać porwany przez tą mityczną e, opowieść e, Tolkienowską to ty wierzysz, ty rozumiesz dlaczego to się musiało wydarzyć w ten sposób i nie było żadnego innego zakończenia i nagle zaczynasz zaczynać i, i wtedy dopiero rozumiesz, jak masz wyćwiczony ten sposób postrzegania całej tej historii, że ty już rozumiesz, dlaczego Jezus robił to, co, to, to, co robił, dlaczego jego historia wygląda tak, jak, tak jak, wy, jak wygląda. I, I to mi się wydaje niesamowite, że w to, co jest podważane jako właśnie... Nieracjonalne, że z mitów musisz wyrosnąć, z baśni musisz wyrosnąć, a Chesterton, Tolkien, Lewis pokazują odwrotnie, że trzeba do mitu wrócić, albo w niego dopiero uwierzyć, żeby jakoś dojrzele spojrzeć na, na ten świat. I to jest w ogóle to jest niesamowite, że tak naprawdę musisz odwrócić trochę porządek, zakwestionować, że to jest. Trochę tak, że co niedzielę możesz to, to, tego słuchać, że możesz zakwestionować właśnie taki, taki materializm, ale w ogóle tego nie czujesz. I dopiero, I dopiero jak popatrzysz na to w ten sposób, to dopiero potrafisz dojrzeć. Aha, czyli to tak działa w, w praktyce, że nie wystarczy o tym mówić, tylko trzeba to jakoś e, doświadczyć. To ja na koniec mał piękny cytat. Znowu z Tolkiena, oczywiście, ze swojej baśniach. Wydaje mi się, że dobrze podsumowuje to co, to, co mówiliśmy. Więc podając. Fantazje buduje się z elementów pierwotnego świata, ale prawdziwego rzemieślnika cechuje miłość, wiedza i wyczucie tworzywa kamienia, gliny czy drewna które dać może tylko sztuka tworzenia. Wykucie Grama, taki miecz z, z mitologii, pozwoliło na odkrycie zimnego żelaza. Stworzenie Pegaza nobilitowało konie. W drzewach słońca i księżyca, korzenie i kłącza, kwiaty i owoce zyskały dowód swej chwały. Mam wrażenie, że to jest jakby znowu fantastyczna zapowiedź, że to, co jest tutaj na ziemi, zostanie, wiecie, niejako przeistoczone, przebustwione w tym jakby nowym stworzeniu i w nowym Jeruzalem. I że to, to, co tutaj my dostrzegamy, no właśnie ten kamień i to jabłko w świetle zachodzącego słońca, to jest jakby zapowiedź w ogóle nowej ziemi i, i, I nowego nieba. Więc to, co bym powiedział na koniec, to wyobraźnia, wyobraźnia baśniowa jest niezbędna do zbawienia. Tak, tak bym to określił. Mocno na koniec. Może nie do samego zbawienia, ale do uwierzenia w zbawienie. Preparaty Ewangelika właśnie są czymś, co przygotowują nas do, do przyjęcia no, największej z baśni w historii baśni Amen. <grym>, Kochanie, jeżeli tak. dotrwaliście do tego momentu, obejrzeliście bądź wysłuchaliście, to jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Mam nadzieję, że udało się w miarę zgrabnie przejść od obrażania reżysera Macieja Kawulskiego, szefa KSW przy okazji, do tego, że baśnie są potrzebne do zbawienia. Jeżeli wam się takie fikołki intelektualno, erudycyjno-śmieszkowe podobają, to, to zachęcamy do tego, żeby zerknąć... Chyba, że Opisać chcecie czynka. wyrazić w komentarzach jakieś swoje niezgódki na to, co mówimy. Czekajesz na to całą godzinę, prawda? Tak? Nie, tylko parę minut. Tak. Chciałem powiedzieć coś dalej, ale nie, nie mogę, bo żadne. Wiecie, jest jakie jest. będą komentarze znowu, nie? Że, o Boże, znowu z tym Jezusem. To mnie tak drażni na YouTubie. Albo zrobiliśmy odcinek o pogaństwie i jest. Jak można śmiać się z typa, który wierzy w wiele bożków, jak wy też wierzycie tam tylko, że w jednego. He he he. Jezu. Widzisz niektórych. Nie zachęcasz w ten sposób do wkład. E, tak, Nie ale, ja za, ale ja zachęcam do y, śledzenia posła Józefa Fiaciuka na TikToku. Za to. Dobry kontakt. Tak, doskonały content. Do, dos to prawda. Czy właśnie oficjalnie się żegnamy, czy to już wcześniej było oficjalne? Możemy jeszcze powiedzieć, że zachęcamy do tego, żeby pisać na adres kultura.poświęcona.małpa.klubejgielański.pl i że będziemy informować na naszym Discordzie, gdzie nas będzie można spotkać, a w najbliższym czasie będziemy w Katowicach, w Poznaniu, w być może w Warszawie, więc trochę nam się tego szykuje, więc będziemy ogłaszać e mailowo i discordowo gdzieś nas będzie można spotkać i zachęcamy też do pisania do nas bo kalendarz się zapełnia a my bardzo lubimy jeździć tak szczególnie Bartek kierowca brum brum